torbę w buzie włożysz dzisiaj kuku. Kukurydza, dziś poznałaś swego misia kuku. Kukurydza, witaminki są tak dobre kuku. Kukurydza, do gardła szczele podobne kuku. Kukurydza, kolbę w buzie włożysz dzisiaj kuku. Kukurydza, dziś poznałaś swego... Siema, witam was wszystkich serdecznie na serii Polski Rolnik. Damian OP221 z tej strony i zapraszam oczywiście do subskrybowania, żeby było oczywiście 1000 subskrypcji i zostaw hashtag przyczepa, to przypnę oczywiście serduszko, lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, udostępnij, żeby było dużo widzów, po to żeby było 1000 subskrypcji. Jak tego nie robisz, to w życiu będziesz miał gorzej, nawet nie będziesz mógł spać i w szkole zostaniesz jedynkę. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, udostępnij, to wtedy będziesz miał w życiu zajebiście fajnie i będziesz z Damiana OP221 zadowolony, że twoje marzenie się spełni. Czyli będziesz miał dziewczynę, lepszą znajomość i szczęście i lepszą naukę, czyli lepsze oceny w szkole będziesz zostawał. Według mnie to zasubskrybuj, napisz komentarz, zostaw łapkę, to życzenia ci się spełnią. Zapraszam oczywiście do oglądania właśnie. Jak chcesz udostępnić mnie, to zrób plakat o moim kanale i na przystanku zostaw. Kto przyjdzie, zobaczy i git będzie. To też taka reklama oczywiście jest. Różne sposoby na reklamę są, a dzisiaj prasa. Ale na początek się zajmiemy tym. Drabinę tutaj mam. Będzie deszcz padał, a nie wiem o które, ale zapowiadali deszcz. Ale znowu będzie padać. 3 dni. Było normalnie, ale 3 dni oczywiście miałem przerwę, bo musiałem sobie oczywiście poczekać, jak wyschnie trawa i zrobi się tego siano. I tak zrobiło. Posłem z buta, sprawdziłem, a potem postanowiłem jeszcze pójść do krów i sprawdzić, czy tutaj jest warte. Ja tylko posłem oczywiście widzę po kamerę. A przed te 3 dni budowałem z betonu. Pobrudziłem trochę, bo poniesie. Jak się pracowało, tutaj ślady się porobiło i pękło, bo ponieważ młotek mi się wysunął się i popękało, ale nic się stało. Kamieniami tam porzucałem i betonem posyklejałem. Zrobiłem płytę obornikową. Taką na spierdzie. Patrzcie, ile tego obornika jest. Trzeba tego widzowie oczywiście się pozbyć. Sezarkę zostałem od SKR-u. SKR pozbywa się maszyny, czasami daje za darmo, czasami daje, żeby zarobić, bo SKR chce się to pozbyć i tam oczywiście postawili oczywiście stację benzyną. Kiedyś była SKR, a teraz jest na bieżąco oczywiście stacja benzynowa i można oczywiście tankować. Ja szukam, widzę wiadro, nie pamiętam gdzie ja położę. Pamiętam gdzieś tutaj koło szydzie chyba, a jest. To jest, widzę, prestiżowe wiadro. Bardzo drogie było. Droższe niż bizon. No, zapalę światło, bo tak i tak jest ciemno i muszę mieć zapalone, żeby widzowie oczywiście widzieli coś. Co się dzieje na mojej farmie. I chciałem poinformować, że mam nową myskę LED-ową. Automatycznie zmienia kolory. Myska nazywa się marka myski. Wakos, tak myska oczywiście się nazywa, jestem dumny, zadowolony, zanim zadziała ta kulka w środku myski. Patrzcie, tą kulkę ruszam. A turem nie lepiej? A po co mi tur? Jak ja chcę, żeby było szybciej. Wiadrem też robią w prawdziwym życiu. A nie lepiej ci widłami? Ukradli mi oczywiście widzowie widły cyganie. Przyszli w nocy, wzięli sobie i uciekli. A powiedziałem, a tępić tego ryja. Ukradli rzecz, która nie jest dla mnie ważna. Chyba ciągnik ukradli, bo ja bym się zajął tym i bym zgłosił na policję za kradzież. Wtedy konfidentem nie byłbym. Bym odzyskał co moje. A samemu nie będę robił, bo jeszcze Damian OP221 może jeszcze większe problemy narobić. Ukradli widły, to trudno. W dupie to mam. Mam zapasowe, ale sąsiad pożyczył. Bo powiedział, że tamte co miał, to mu się złamały.
Powiedział sąsiad, ten Kazik, powiedział, że jego syn złamał widły. I uznał, że jego syn był pijany, ale on nie był pijany, bo ma dopiero 14 lat. I on powiedział, że alkoholu nie sanuje i papierosów, bo ponieważ jak zobaczy alkohol, od razu rozwali. A w sklepie tego nie może robić, bo może pójść siedzieć. A papierosy to może zniszczyć albo wydupczyć gdzieś, żebyś ty nie znana. Bo on tego nie sanuje, bo ponieważ sanuje, co jest dobre. A złe wszystko niszczy i hejtuje. Bo mi tak kiedyś oczywiście mi mówił, bo mi kiedyś oczywiście rozmawiałem z nim. Był u mnie i był u mnie właśnie i przy krowach pracował. Kazałem mu, żeby przy krowach pracował, żeby się zajął karmieniem. Bo ja czasu nie miałem, bo musiałem coś ogarnąć i 50 zł oczywiście ode mnie zarobił, ale pokusiło mnie oczywiście, żeby 100 zł dać i dałem. I jestem, widzę, z tego dumny, zadowolony. Marzenia tego dzieciaka, 14-latka, spełniłem. Bo zawsze trzeba spełniać marzenia. Dałem mu 100 zł, niech chłop sobie farminga kupi. Albo kartę do ładowania, pieniądze na Steama, żeby grę kupił. Do ładowania za 100 zł, żeby były prawdziwe pieniądze na Steamie. Doładowanie, taka karta pisuje Scott i zostaje oczywiście prawdziwe pieniądze i 100 zł na Steamie i dzięki temu grę będziesz mógł kupić. Zobaczymy, to jego decyzja, co on w życiu zrobi za 100 zł. Nie zmuszam go, ale poprosiłem go, ja musiałem do miasta jechać. Do miasta załatwić oczywiście papiery. Słoma i siano zostało oczywiście zakupione przez sąsiada, który oczywiście pozbywał się tego, bo miał za dużo. Powiedział, że krowy tyle nie zjedzą, uschnie i do dupy będzie. Powiedział, by nią się nie opłacało mu tego dużo mieć i postanowił, żeby mieć mało. Powiedział, że to jest dobry interes pieniążkami. Powiedział, ładnie zarobi. Jestem z tego dumny, zadowolony, że od niego kupiłem. Bo dlaczego? Bo tak i tak w każdej chwili może mi to się przydać. Wiaderko przewróciłem. Muszę postawić ładnie wiaderko, żeby się nie przewróciło. Jak desn nawali tutaj wodę, to krowom dam wodę. Jep. Światło trzeba zgasić, żeby akumulator się nie rozładował. Teraz z dziecką zrobię. Musiałem dwie akcje zrobi przy oborniku, bo ja testowałem oczywiście wiadro, czy szybciej idzie, czy wolno. Ale chciałem poinformować widzowie oczywiście wiadrem szło wolno. Tak by widzowie moi powiedzieli, a dlaczego ty wiadrem robisz, jak to wolno idzie? Nie lepiej ci tura wziąć albo widły i wtedy będzie oczywiście szybko, będzie pracował oczywiście traktorem, będzie. A kombajn? No tu będę jechał, tu kombajn nawalne i ten. I kombajn zostanie oczywiście rozpierdolony i będzie musiał na złomić. Jak coś powiedziałem brzydkiego, to sorry, przepraszam. Bo musiałem brzydkie powiedzieć, żeby pasowało do mnie. Lepiej, żeby dzisiaj nie padało, ale zapowiadają bardzo mocny deszcz. Coś częściej pada ten deszcz. Ale lubię deszcz, bo mam dzięki temu dobry humor. Rira, rira. Widzowie, rozpadało się. Dobrze, że ja płaszcz przeciwdeszczowy w borcu się zostawiłem, bo byłem oczywiście przygotowany. LOL, widzowie. A, pięknie było. Dobra, poza deszczu zbiorę oczywiście te mokre siano. Te siano, tak, oczywiście, to prawda, miałem to zrobić. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj. Którym to się było? Opuszczało się, nie pamiętam, bo dawno tego nie robiłem, bo wypadło mi z głowy. Wow. Kiedyś pamiętam, zrobiłem to pod innym. O, teraz mi się przypomniało. Dobra. Udało mi się.
Trudno, widzę, poza desu też ludzie czasami pracują. Ale widziałem poza desu, ktoś orkę robią, ale filmik widziałem oczywiście na YouTubie. Ale to był jakiś po angielsku film. To nie było polskie. Polskie te też się znajdą akurat. Napiszcie, czy widzowie moi też robili poza desu jakąś pracę polową w realu. To możecie się pochwalić oczywiście w komentarzu. Jak krowa zdechnie, to ta krowa martwy stanie. Bo taki cud u mnie na gospodarstwie. Cud krowami. Bo ksiądz poświęcił właśnie oborę i takie cudy się stają się. Nie nagrywałem księdza, bo ksiądz nie lubi, bo nie nagrywałem tego, bo ja oczywiście baterii nie miałem naładowanej GoPro. A nie, to ksiądz nie lubi, bo ksiądz sam nagrywa. Jak to wygląda życie księdza? On pokazuje takie prawdziwe życie księdza, bo ludzie myślą, że ksiądz żyje inaczej i tam inaczej i każdy po prostu się kłóci, jak ksiądz żyje, jakie ma prywatne życie. Pokazać swoje prywatne życie każdy, żeby ojciec wiedział, żeby po prostu się nie kłócił o zdanie. Że ten inaczej i wtedy nie mogą do porozumienia dojść. I niektórzy się kłócą, bo nie wiedzą. Mi chodzi o to, że to tylko ksiądz lepiej ma, do domu przyjdzie, czyli plebania, i żyje tak jak my. Nie, bo ksiądz ma trochę inaczej ciężkie sprawy. Jeszcze gorzej niż my. My mamy letko, a ksiądz ma niektóre zakaz rzeczy robione. Ksiądz zarabia pieniądze i drogie luksusowe gazety ma. Tak, ale takie życie co poradzę. U nas to ksiądz to jeździ z motorem. Powiedział, że nie będzie kupił drogi samochodu, bo nie chce, żeby był wyśmiany przez parafianów. Bo powiedział, że to wstyd i obciek. Powiedział, że pieniądze są na ważniejsze, żeby płacić rachunki. I on żyje tak jak my normalnie, tylko trochę inaczej. I codziennie musi mu się prowadzić. Ale czasami księdze się zmieniają w kościele, żeby bez przerwy ten sam nie pracował przy mszy świętej. To może wyczerpać człowieka. To później zrobię. Ten obornik, bo jeszcze ten zostawię poza odcinkiem, jeszcze wiaderkiem sobie popracuję. Naprawiłem wszystko, coś tu naoliwiłem. Łańcuch poprawiłem. Wszystko zrobiłem, żeby działało. Co było zepsute, naprawiłem, sam zrobiłem, ale nie pamiętam co zrobiłem. Nie pamiętam, bo to już dawno było. Chciałem poinformować, że wypadło mi z głowy. Nie powiem wam, nie pamiętam sam. Tutaj widzę, mam samochód. 500 000 wizowie daj tam i ja wam ten samochód dam. Bo tyle warty samochód, skąd wiem? Bo sprawdzałem w internecie salon Mercedesa, tyle schodzą. O. A tam na górze mi się przypomniało, że mam kostkę słomy. Co kiedyś kościelicie kupywałem. Ale będę musiał ją dać jeszcze. O takiego innego sąsiada zapomniałem, jak się nazywa. Będę musiał na kartce napisać sąsiadów. Obejrzę ten odcinek i napiszę na kartkę notatniku. Bo jak ja coś powiem, to potem nie pamiętam, bo potem się zapominam. Chyba Kazik się nazywał. Jak Kazik się nazywał, to od niego oczywiście kupywałem słomę. Bo on też ma syna, co pracował ze mną. Jego syn z 14-latek przy karmieniu zwierząt. Naprawiłem ten błąd właśnie, widzowie. Mogę teraz rozkładać na prawo i lewo. Ten syn Kazika to jest właśnie oczywiście Bartek. Mata, widzowie, zapamiętaj, bo ja wszystkiego oczywiście nie będę pamiętał, bo mogę zapomnieć. Chciałem powiedzieć, że czasami damy no P221 ma krótką pamięć i widzowie też muszą wspierać i pomagać. To ja dla was nagrywam, żeby widzowie pomagali przy odcinkach, żeby były bardziej ciekawe odcinki. Zasubskrybuj.
Jak nie chcę przegapić sosinka. Fajnie, że ten Ursus się umyje poza deszczu. Wtedy brud deszcz umyje. A 17 trzeba było mieć modyfikację. Poza deszczu możesz umyć traktor. 15 to nie wiem, bo 15 nigdy takiego oczywiście moda nie widziałem. Że deszcz myje maszyny. A tutaj trochę, tu jest zrobione inaczej. Paść się tutaj na traktor. To wtedy się dowie ta, że traktor zostanie umyty przez deszcz. A 17 to była modyfikacja. Którą ona było 17 pobrać na modhubie. Jakby ktoś się pytał, to na modhubie. Jedziemy sprawdzić, że będzie zbugowana reklamacja do Simone FS. Jak nie będzie chciał reklamacji przejąć, do sądu pójdę. Za oszustwo. Ale taki nie jestem, bo Simone FS jest spoko ziomek. Nic mu nie zrobię. Nie będę go straszył, bo mi się nie chce. Bo Simone FS szkoda mi. Teraz jego kanał się nazywa Ardonek FS, to zasubskrybuj to. Wspieraj tego. Bo on też ciekawe filmy nagrywa na Woli Brunowskiej. Byłem na Woli Brunowskiej i fajnie. Psa kupił. Ostatnio. Kupił, ale za darmo. Wziął ze chroniska. Na chronisko pojechał i sobie psa wziął. Zaopiekować się psem na zawsze. Najpierw musisz rozwijać narzędzie. Dobra, okej, zrobię to. To działa już. Najpierw musisz rozwijać narzędzie. Wiem, dziękuję za informację. Możemy pracować. Chyba powoli będzie szło. A Simon FS to robił akurat wizowie z 30. Nie, a 30 chcemy oczywiście, żeby 30 odpoczęła. Dobrze, że wolno jedzie. Wtedy o mijaka oczywiście nie zrobię wizowie, bo w realu też oczywiście się wolno jedzie. Po to, żeby o mijaka nie zrobić. I wizami się zgadzam. Bo to jest oczywiście wizja i prawda. Według mnie. Będę wolno robił, żeby dokładnie było. I ja przypierdoliłem ze mną. Przepraszam za brzydkie słowo. Ale musiałem powiedzieć. Kusiło mnie i powiedziałem, co ja poradzę. Takie życie każdemu się da za brzydkie słowo powiedzieć. To jest chyba wytnę. Będzie mnie denerwowało. Dawaj do tyłu. Brum brum. Tak to robi wizoje brum brum. No nie. Głupoty mi się wstrzymają w głowie. Trochę powoli. Żeby te noże, te coś zbierają, żeby mi się nie powykrzywiały i się płonąłem, bo będzie głupie. Jest ty. Nie wiem, bo Simon FS bym się zapytał, czy 30 szybciej słoń. Niech napisze oczywiście w komentarzach, jak ogląda. Jak do tego momentu dosłeś, to napisz hashtag prasa, to przypnę serduszko, że do tego momentu dosłeś, jak ogląda ja. Jak Simon FS mi oglądasz, to powiedz, czy 30 szybciej słoń, czy wolno. Ja tak bym kupił nowy traktor, ale po żniwach. Po żniwach napiszcie, jaki średni albo mały traktor. Traktorę kupić pod tą prasę akurat, żeby akurat dobrze praca szła. Ale tak i tak mam. Bym nie miał tej prasy i tak bym traktor kupił, ale po żniwach trzeba oczywiście zarobić pieniądze ze zboża. Widzimy się, jak trochę porobię, bo długo mi zajdzie. Dobra. Trochę zrobiłem, ale wam pokażę. Zrobię sprinta. To takie są. 600 litrów. Tutaj to jest takie małe. Pokażę, żeby każdy się wiedział, co ja zrobiłem. To takie 600 litrów.
Robiłem, prawie z godziny mi zeszło i dalej pada deszcz. Ja się nie padam i dalej będę pracował. Nie będę takim chamem, żeby sąsiedzi ze mnie się nie śmieli. Będę pracował, się nie podam, spociłem się. Zdjęcia sobie zrobiłem oczywiście na miniaturkę. To musi być miniaturka, bo czasami zapominam zrobić miniaturkę. Potem muszę z filmów oczywiście wycinać obraz, żeby zrobić z tego oczywiście miniaturkę. Ja zapomnę screena zrobić. Jem sobie czekoladę o smaku mięta. Jak lubisz mięta, to daj mi łapkę w górę i komentarz, żebyś ty napisał coś prawdę. Sądzisz o typy, o tej czekoladzie, o mięcie. Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Ja tak właśnie jechałem, widzowie. No tak właśnie, widzowie, jechałem i z godziny mi zaszło. Powiedziałem, nie poddam się, chamem nie będę. Nie prosto takim. Będę dalej sobie jechał. Widzimy się, jak podmienię traktor. Będę tą 30 moją na gospodarstwie. Cięcie zrobię, żeby tego nudnego nie było. To zostawię tutaj, odczepię i sprawdzimy, jak 30 sobie da radę. Widzimy się, jak będę przy prasie 30. Dobra, już jestem, tylko muszę podczepić prasę do 30. Jak nie da rady, trudno. Sąsiada się zapytam, czy nie pożyczył jakiegoś traktora, bo mam takiego sąsiada, co ma mocny traktor, ale wersja małych. I powiedział, że daje radę. Wałka nie podłączył, a ja już chciałem prasować. A jak da radę, to zajebiście. Niech sąsiad mi pomoże. Niech pożyczy. Praca chyba jest do ciężkich maszyn. Pod iluś tam koni mechanicznych przeznaczone. Ja chyba na... Do góry wjeżdżałem, a jak z dołu zjadę, to będzie prawdopodobnie szybciej i wtedy lepiej będzie mi się zbierało. Nawet to te dobre. Ja tutaj omijaki sobie zbieram. Na spokojnie omijaki sobie zbieram. Lajkuj, komentuj, do mnie zasubskrybuj. Cały czas o tym będę mówił, bo większość osób zapomina o tym.
sobie robię. Tutaj, na spokojnie. Na razie kostka nie wypadła, ale pokazałem te, co już ja zrobiłem. Ciężko, ale nie poddam się. Chyba zadzwonię do sąsiada. Do Azeja będę musiał zadzwonić. Dobra. Ja zadzwonię do Andrzeja, Andrzej przyjedzie i mi pożyczy i będziemy oczywiście pracowali jego traktorem. On ma Ursusa dużego. Nie wiem jaki model, ale Sokonata się, bo ja widziałem tego Ursusa, ale nie pamiętam co to za model. Widzimy się jak Andrzej tutaj. Andrzej Smyk tutaj przyjedzie. Ten zrobi. Powiedziałem nazwisko, sorry, zapraszam, ale wymknęło mi się. Widzimy się, jak wszystko będzie. Zadzwonię telefonicznie, powiem, że traktory duszą się prasą. Niech Szymon FS na ten temat się wypowie o tej prasy, ale do tej prasy kupię traktor. Zaraz będę. Dobra, ja wysiadłem 30 tutaj zaparkowałem i Andrzej przywiózł mi swój ciągnik, co ma turbo. I stery napęd. Ursus C385A. I w zielonym kolorze, tak jak fabryki wyjazdowe. Mówił, że koloru nie zmienią, bo został tak, został ze salonu, tak jak z fabryki wyjechało. I powiedział, że da radę tą prasą, bo sam miał kiedyś tą prasę. Tylko bez tych burtów. Bez tej taśmy tam z tyłu. On mówi na te burty, właśnie burty, co wyrzuca. Pokażę wam, tylko podczepię tutaj. Bez tego. Tylko to wypluwanie. I gitara. I powiedział, że da, akurat dawał radę. Taki traktor by mi się przydał akurat widzowie. Ale napiszcie, czy kupić po żniwach taki traktor. Ale jeszcze widzowie, jeszcze w 6-5 i będzie git. Jak w 6-5 to będę wiedział, ale widzowie też oczywiście mogą na ten temat oczywiście się wypowiedzieć, jaki by chcieli traktor. Takiego traktora bym kupił, nawet zielonego, ale bez napędu. Taki zwykły, normalny, żeby miał więcej koni i żeby ciężkie maszyny dawał rady. To nawet zajebiście, by mi się taka maszyna się podobała, ale niech widzowie napiszą, co sądzą o tym. Bo jestem ciekawy, co widzowie na ten temat mają do powiedzenia. Jaki będzie oczywiście temat do porozmawiania oczywiście w komentarzach. Ja widzowie chciałem powiedzieć, że czytam zawsze każde komentarze. Jak przeczytam komentarz, daję łapkę w górę pod komentarzem. Żeby każdy widz wiedział, że ja oczywiście przeczytałem komentarz. I w serduszko jeszcze przypinam na bieżąco, po to jak ktoś napisał hashtag, to znam serduszko. Albo dla przyjemności też dam serduszko, żeby każdy wiedział, że ja czytam komentarze. Żeby wiedział każdy, że ja jestem na bieżąco z komentarzem do czytania. I nic. Andrzej mi pomógł. Powiedział, że ja mam zawieźć do niego na gospodarstwo. Na miejsce ostawić. Jak ja skończę ci tę pracę, bo on jeszcze ma dwa traktory. Nie pamiętam jakie, ale mi mówił. Wypadło z głowy. Wiem, gdzie mieszka, bo byłem tam. Bo on ma wistule na farmie. Powiedział, że lepsze są lepsze, ale było zby fajnie się pracowało. Powiedział, że tą wistulę kupił pradziadek akurat. To fajnie akurat. Pradziadek z dziadkiem kupywali, bo Andrzej po prostu mi opowiadał. Kiedyś u niego byłem. Chyba nie. Nie nagrywałem odcinka, bo mi się nie chciało. Andrzej powiedział, że mogę kiedyś Filip przyjść i nagrać odcinek, bo to mu nie przeszkadza akurat. Powiedział, każdy nagrywa, niech sobie nagrywa. Każdy nagrywa dla pieniędzy, albo dla przyjemności, albo albo z tego hobby akurat. Ale się widzowie z nim się zgadzam. Mu to nie wskaza, nawet mu twarz pokażę, to nic.
Częściej to ja nie chciałem pokazywać twarzy, bo on sobie powiedział, na szybkiego to mi twarzy nie pokazuj. Bo ja działał, że nie był oczywiście przygotowany. Tylko był przygotowany, żeby mi postawić ciągnik. Żeby ja mógł ciągnikiem oczywiście pracować na bieżąco swoim. Powiedział, że jak będę miał chwilę czasu do niego oczywiście mogę przyjechać i on powiedział, że mogę nagrać oczywiście prezentację gospodarstwa. Ale mi się nie chce do niego jechać, bo tak i tak czasu nie będę miał. Będę miał czas na coś innego, żeby ogarniać w swoim prywatnym życiu. Ale farmingowym życiu. To sobie widzę i zapamiętaj to. Że Damian OP221 lubi placki. Ja tutaj będę na spokojnie sobie dalej oczywiście prasował. I to jest chyba na live skończymy właśnie te prasowania, albo tak zostawię jak jest i wszystko zrobi się na live, a kostki pozbieram oczywiście na odcinku, jak za dużo tego będzie, można oczywiście na bieżąco ogarnąć na live. Live jest od tego, żeby ogarnąć serię Polski Rolnik, drugi sezon, zasubskrybuj, żeby nie przegapić odcinka lub live'a, żeby powiadomienia przychodziły, naciśnij dzwoneczek, klikaj dzwoneczek, będzie pisał powiadomienia o filmach, to proszę klikać. Żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić filmu albo live'a. Taki podobny bym kupił, ale inny oczywiście numerek. Może 914, może 1222, nie wiem. Ale bym się chciał dowiedzieć w komentarzach, który jest lepszy według was. To wasza opinia, proszę przekazać w komentarzach. Tak, coś takiego ma. On nie ma żadnej funkcji, nie? On kupił takiego byka na normalnego, bez żadnej konfiguracji, że dodatkowe rzeczy są dodane. Dodatkowych rzeczy nie ma, bo on nie chciał. Bo powiedział, że drożej mu wyjdzie. Dziadek kupiwał. Nie, dziadek. Ten. Ojciec kupiwał. Właśnie mówił. Nie pamiętam, czy pradziadek. On mówił o wieczule. A ten Ursu to ojciec jego kupił. Ojciec jeszcze żyje. I się dobrze się czuje. Właśnie. Zrobotnie. Tutaj nie mogę, ale... Bo pisałem, że muszę kupić pole. Bo to nie mój teren, ale to jest moje, bo wypluło. Ale muszę zebrać, ale wiaderkiem się zbierze, na środek się da. A prasą się pojedzie i się sprasuje. Dobra, ja tu wiaderkiem ogarnę. Muszę to wypluć. Jak z armaty. Simon FS miał rację. Elo, elo, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się w następnym odcinku. Pa, pa. Lajkuj, komentuj, udostępnij, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić filma. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia i na razie.